Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na droidzie, mamy na tym droidzie kopalnię 25 i będziemy chcieli uzbroić się we wszystkie pomarańczowe gemy. Jak widzicie, brakuje nam jeszcze trzech. Oprócz tego będziemy chcieli poklikać tutaj tornadko. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Może nam na przykład nie starczyć grzybów, w sensie nie zostanie nam za dużo grzybów na tornado, no ale mimo wszystko jest ten event z wiedźmią i będziemy chcieli go jak najlepiej wykorzystać. Także co, myślę, że nie ma co przedłużać. Wspominałem już na odcinku z wojownikiem, że coś takiego się pojawi, także mam nadzieję, że wszyscy będą gotowi na to i będziemy sobie powolutku zaczynać. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, standardowo. Możecie teraz, macie chwilkę, możecie zjechać, zostawić tego kciuka. W ogóle przyjmijcie sobie taką taktykę, że zawsze jak ja zaczynam swój blog reklamowy, który trwa tam około przeważnie pół minuty, no to w tym momencie wy z nudów możecie tego kciuka w górę zostawić, będzie to koks pomysł. Oprócz tego pamiętajcie, subskrypcja z dzwoneczkiem, Discord i Twitch, linki do tych dwóch socialków macie w przypiętym komentarzu, macie też w opisie. Nie przedłużamy, tylko lecimy. Na wstępie te klejnociki. Tu widzę, że wszystko mi się ładnie nagrywa, wszystko jest, także git. Dobra, lecimy. Zakończ. Okej, i mamy od razu pomarańczowy gemik, także to nam się podoba. 933, no właśnie, ja tutaj mam niektóre gemy troszeczkę starsze, jak widzicie 882, niektóre nowsze, no ale dobra, chyba nie zrobi nam to aż tak dużej różnicy. Grunt, żebyśmy te pomarańczowe mieli wszystkie. Okej, teraz jakiś czarny. Teraz, okej, to na inteligencję. Ten czarny to możemy odłożyć, to może jakieś pachołki sobie poubieramy w te czarne. Póki co nas interesują tylko pomarańczowe, interesuje nas tylko to, żeby sobie właśnie, no jeszcze powiedzmy te dwa zdobyć pomarańczowe i ewentualnie jeszcze jakiś nowy do broni, ale to może już sobie ogarniemy to, to niestety na zręczność. Dobra, te możemy posprzedawać, te pomarańczowe już sobie ogarniemy, jak w sensie ten pomarańczowy do broni, jak już może na koniec eventu, jakoś tam za jakiś czas, no ale dobra, no widzę, że tutaj mamy dość dużego pecha. Póki co czarnych nam troszkę leci, ale też nam leci bardzo dużo do innych klas niestety postaci, co nie jest fajne. Ok, mamy pomarańczowy 927, od razu go ubieramy, cyk. No i dobra, jeszcze nam chciałbym, żeby poleciał jeden. Czy to jest ten? Nie, to jest zręczny. Dobra, znowu mnie zmylił ten kolor. Strasznie podobne mają te kolory, ten pomarańczowy i ten na zręczność. No i niestety jest to takie dość mylące. Zaraz nam się tu w ogóle skończą surowce, a dokładniej kamień. Okej, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać, to na razie sobie zostawimy. Tak jak mówię, no jeszcze dam może pachołkom troszeczkę tych klejnotów, żeby tam miały. Okej, no niestety, ile mamy tutaj w ogóle legendarnych w klaserze, bo jak widzicie, nie jest to wcale takie proste. No tutaj mamy bardzo mało, z drugiego też nie mamy za dużo, z tego trzeciego mamy wszystkie. No właśnie, no i tu może być problem, ale okej. Dobra, i mamy pomarańczowy, jest super. No co prawda grzybów na tornado nam nie zostało za wiele, ale dobra, myślę, że i tak sobie delikatnie pociśniemy. 37 tysięcy inteligencji, 31 HP. Te na razie nie będę tutaj, nie będę ich zużywał. Później po odcinku to już może zrobimy albo pod koniec, bo i tak ta wiedźma, wiadomo, będzie teraz od nas przyjmować wszystko. Dużo mamy też golda, tak swoją drogą. Mam tutaj odłożone, chyba wczoraj nie wydałem po awce, więc od razu sobie to zrobimy, żeby tych statystyk mieć jeszcze troszkę więcej. No i wiadomo, no zostawimy tak z 50 powiedzmy grzyba, żeby mieć na codzienne czynności, ale generalnie będziemy się starali jak najdalej w tym tornadku sobie dojść. Zobaczymy, jak nam się to uda. No i tak jak mówię, dzisiaj jest sobota, to jeszcze jutro, wy to chyba oglądacie w niedzielę, ja to nagrałem w sobotę, to jeszcze jutro jest ten event. No to jeszcze jutro dobrze by było znaleźć przynajmniej do broni klejnot, który by nam dał tak właśnie około 920-930, bo to by nam łącznie dało no ze 100 statystyk, może z 80, więc no zawsze coś, no nie? Dobra, mamy wydanego tego golda, także lecimy. Zmienimy sobie jeszcze tutaj na maskę kotka, no i okej, mamy, myślę, że będzie to padać w miarę szybko i mamy 401 poziom, to też w ogóle fajnie, że nam się udało zrobić. Powinienem tu w ogóle zakręcić kółkiem i te inne pierdoły porobić przed odcinkiem, no ale dobra, mniejsza z tym, no ale zobaczcie, kurde, 830 tam jakiś blok był chwilowy, ale dobra, wcale to nie idzie tak gładko jak na wojowniku. Myślałem, że do 900 to nam wszystko będzie padać za jednego, ewentualnie dwa grzyby. No a wcale to nie jest takie proste, jak widzicie, jest to troszeczkę ciężej idzie. Teraz jakoś było z górki. Ostatnio właśnie myślałem, czy na tym druidzie nie zrobić takiego tryhardowego odcinka, gdzie będziemy starać się już w tym momencie to tornado zamknąć i pobić tym samym rekord. To mi nawet w ogóle koksu podsunął taki pomysł, ale niestety, w sensie niestety, no okazało się, że jest druid na serwerze niemieckim, który wyszedł równolegle z naszym serwerem, który na poziomie tam bodajże 400
404 chyba zamknął to tornado, no więc wiadomo, że teraz jakbyśmy dobili do tego 1000, to też byśmy mieli jakoś tak mniej więcej 404 poziom, czy tam może troszkę mniej, no nie wiem. W każdym razie, no on już to tornado właśnie na tak wczesnym levelu zamknął, więc no, kto jest ciekawy, bodajże w opisie jest link do tabelki z rekordami. Także no praktycznie od razu, ten event się tylko wiedźmy zaczął, czyli to był piątek w nocy i on praktycznie od razu chyba tam o 3 czy o którejś ten rekord pobił, także no my i tak myślę, że nie mamy na to szans, z uwagi na to, że zobaczcie, no to tornado jeszcze idzie topornie, idzie dość przyjemnie, dość powiedzmy fajnie, ale to jeszcze nie wygląda tak, jak to na odcinku z Wojownika miało miejsce piątkowym, swoją drogą, kto nie oglądał, to zapraszam, że no tu tam praktycznie każdy przeciwnik to był 1-2 grzyby, no tutaj widzimy, że mamy jakieś bloki mniejsze bądź większe, także no jeszcze niestety troszkę brakuje, żeby to tornado zamknąć, ale mimo wszystko jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby właśnie coś takiego się wydarzyło. No i grunt, że już mamy te wszystkie gemiki, nie? Fajnie, że już sobie wymieniliśmy, mamy spokój, już praktycznie na każdym koncie te pomarańczowe gemy wymieniłem, także no na wielu, tak jak mówię, kontach oczekiwaliśmy sobie na ten event twierdzy, żeby to w ogóle porobić, no i żeby mieć już powiedzmy z głowy to wszystko, no nie? No i dobra, teraz sobie jeszcze tego nietoperza, 88 tysięcy siły, 867 tornado, nie wiem ile zrobiliśmy z 50 tornad, chyba może troszkę mniej, nie pamiętam na którym startowaliśmy teraz, no ale zobaczcie, no ten nietoperz też nas blokuje, a to jest jakby nie patrzeć jeszcze 133 tornada jesteśmy w plecy, więc no wcale to nie jest coś, co byśmy mogli faktycznie zrobić, nawet mając te powiedzmy 3000 grzybów czy tam coś koło tego, no ale dobra, no jeszcze tego nietoperka sobie tutaj powiedzmy poklikamy, popróbujemy, zostawię tak powiedzmy z 60 grzybów, żeby jeszcze mieć na codzienne czynności. Okej, ten jeszcze pokonany, o dziwo, na sam koniec udało się, jeszcze kolejny pokonany, dobra, no to ten jeden nas tak można powiedzieć mocniej przyblokował, no i dobra, jeszcze mamy 5 grzybów, 4, 3, 2, 1, no i 0, dobra, koniec, jak widzimy, no nie pobawiliśmy się za dużo, nie pobawiliśmy się, ale mimo wszystko i tak golda będą fajne ilości, tu mi w ogóle też jakiś epic poleciał, ale za 10, więc od razu go sprzedajemy. I co my tutaj jeszcze mamy? Aha, ja, a tu mam epiki, dobra, już się bałem, że nie będę miał epika, jakiego wrzucić dzisiaj do kibla, bo bodajże jeszcze nie wrzucałem na tym druidzie, ale mam na stojaku epiki, więc z tym nie ma najmniejszego problemu. Dobra, czyli tak, to sobie wszystko sprzedajemy, cyk, 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 tutaj robimy cyk, cyk. No i tego goldzika, jak widzicie, mieliśmy 0, zarobiliśmy dosłownie chwilkę prawie pół miliona, więc pół miliarda, przepraszam, także jest to no dużo, ok? Więc teraz sobie władujemy to w inteligencję, już niedługo zobaczcie, tej inteligencji będziemy mieli na poziomie prawie 8000, nie? Standardowo, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o druida, lecimy tutaj w statystyki tak samo jak na wojowniku, czyli po prostu 12000 inteligencji, później będę leciał w HP do 9000, mamy maskę wojownika, więc no tego HP mamy dużo. Dobra, więc tak jak mówię, tutaj tak to wygląda, jeżeli chodzi o TT. Możemy jeszcze tak prawdę mówiąc, możemy sobie zrobić tymczasową postać na tym serwerze niemieckim 42, żeby porównać, że zobaczcie, że nam już to tornado no, sprawiało problemy już na tym 870 około, a tutaj na serwerze 42 niemieckim, dajmy sobie byle jaki nick, jest taki pan jak właśnie Zerafim, tym druidem 405 poziom, no i porównajmy jego statystyki. No on tutaj no ma więcej podstawy, ale to wynika z tego, że zamknął tornado, więc no jakby wiadomo ile tego golda tam z tego tornada dostał, ale zobaczcie, no on ma tutaj gemy po 1160, także on tą kopalnię nie wiem na którym ma poziomie, strzelam, że może być to 30, może nawet więcej, może 35, tu niestety nie ma napisane w opisie, szkoda, no ale zobaczcie sami, no, że jednak mimo wszystko z takimi statystykami może faktycznie byłoby to możliwe do zrobienia, no ale niestety teraz takich statystyk jeszcze nie mamy, no te gemy najwięcej tutaj zrobiły, tak jak mówię, no nasz gem 930 do jego najlepszego tutaj 1170, także no to największą robotę zrobiło. Dobra, możemy sobie jeszcze w sumie ogarnąć tego druida tak powierzchownie, jakieś tam walki petów porobić i tego typu rzeczy, gdzie on tutaj jest tutaj.
misję, to wiadomo, że zrobię sobie później, żeby delikatnie może ten odcinek przedłużyć, chociaż on już ma prawie 10 minut, więc powiedzmy, że może być, ale i tak mimo wszystko możemy tu jakieś tańsze rzeczy, tu nawet nie będę do Wiedźmy, tylko sobie wezmę do rozmontowania, niech będzie, to tam wszystko jedno, kółko ogarnięte, co ja tu jeszcze mogę na wizji z wami zrobić, powiedzmy, że walki pupili też was mogą ciekawić, jak to teraz wygląda. Aha, dzisiaj chyba, tak mi się coś wydaje, że dzisiaj wbijemy sobie 20 aurę, dokładnie, więc przy okazji będziemy mogli, będziecie naocznymi świadkami tego, że dzięki tej 20, tak jak mówię, aurze, będziemy mieć kolejnego pupilka. Jest to bodajże, poczekajcie, tutaj cyk, jest to właśnie pupil z wody, jak on się nazywał? Głębion, ok, głębion. No i jak widzicie, tutaj wszystko idealnie wyliczone, już nie karmiłem w ogóle tego szlałwęża, tylko sobie polecimy w tego głębiona i chyba w międzyczasie mamy maj, więc teraz do czerwca jeszcze półtora miesiąca do urodzin i od razu tego żółwia złapiemy i fajnie to nam się pociągnie, powiedzmy, taką ciągłością, że teraz widzicie, te dwa mamy na 200, teraz głębiona, zanim jego wykarmimy, to będzie żółw i jakoś to tam nam pójdzie, także to jest jak najbardziej dla nas na plus, także git, że dzisiaj tego głębiona znaleźliśmy, dlatego tak jak mówię, od paru dni już tu nic nie karmiłem w tej wodzie, bo wiedziałem, że to niedługo, a jeszcze dodatkowo mamy te sterylne sedesy obecnie, więc to tym bardziej nam pomogło. Dobra, czyli co, mamy tutaj te pupilki nakarmione, więc możemy lecieć, no ja tutaj już lecę od lewej do prawej, no bo jednak jest tutaj już duże RNG i bardzo dużo przegrywamy niestety, tam w ogóle jakie oro, no Sasek chyba ma w tym momencie dokładnie top 2 pupile na serwerze, a mimo to straszne oro zostało zrobione w tej walce, możemy sobie nawet obejrzeć, zobaczymy jak to tu, no wiadomo, wszystko przebiega do 20 pupila, jak już mamy walkę 20 pupili, no to wtedy jest totalne RNG, a raczej obecnie no każdy ma już te z tej powiedzmy top powiedzmy 50, każdy już ma te pupile nakarmione na 200 ostatnie, no i niestety przez to jest, o tu w ogóle Heraldona ma dopiero na 186, gdzie my już od dawna mamy Posejdonga na 200, no i tutaj jednoróg, zobaczcie, no bardzo dużo ten Posejdong tutaj zrobił temu jednorogowi, no i tutaj dla Hydrowira wydaje mi się, że to jest czysta dokładnie formalność, także fajnie, że udało się pokonać, no ale generalnie tak to wygląda. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Możemy porobić te arenki, to raczej nie będzie problem dla nas w tym momencie, zwłaszcza, że już te wreszcie pomarańczowe gemy mamy w całości, mamy full seci, go tam prawie przegraliśmy, tu prawie przegraliśmy, no ale generalnie zobaczmy, kto tutaj jest taki mocny, no Son jest bardzo mocny, ale jego powiedzmy, że nie bierzemy pod uwagę z racji tego, że on jest w naszej gildii. Kto tutaj jest? Sasek jest, Sasek, który ma, no zobaczcie, no w tym momencie on tu nie ma jeszcze wszystkich pomarańczowych gemów, no ale jeżeli chodzi o statystyki, to jest przepaść. Był jeszcze jeden zwiadowca, o dokładnie, Zeda, on już ma tutaj od dawna wszystkie pomarańczowe gemy, no ale jego pomarańczowe gemy raczej się zamykają w obrębie 700, także no też tych statystyk no tutaj sporo nie ma, chociaż widzę, że on, czy on ma jakieś klejnoty na zręczność? Ostatnio miał, ale chyba już to sobie podmienił, no ale też tutaj no jeżeli chodzi o statystyki, to jest przepaść, także fajnie ten druid wygląda i chyba tyle, chyba was tutaj już nie będę zamęczał, aha, nie, dobra, jeszcze możemy, ta jest akurat cała ubrana, ale jeszcze możemy tutaj poubierać troszeczkę nasze pachołki, zobaczcie, tu już gemy lecą po 600, a niektóre pachołki mają jeszcze po 350, tego Barbara to ja tu totalnie olałem, a potem się zastanawiam, czemu my nie możemy ruszyć strefy mroku, no a z takimi gemami na pachołkach, no to raczej nie jest to dziwne, ale dobra, zużyjemy sobie wszystkie, może nam jeszcze coś poleci, jeszcze jest jeden dzień eventu, jak ja to nagrywam, bo tak jak mówię, nagrywałem to w sobotę, ale git, wyszło powiedzmy w miarę ok, dobra, ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się podobało, krótszy, ale tak myślę, że jest git, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, pamiętajcie o zostawieniu koniecznie kciuka w górę, wbijajcie na Twitcha i na Discorda dla widzów, linki w przypiętym komentarzu i opisie. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!